Anna Wyrostek, zaczynamy Wieści Biłgorajskie. Na początek informacje z sesji Rady Miasta. Czy Biłgoraj będzie miał swojego patrona? Uważam, że naturalnym kandydatem dla miasta Biłgoraja jest Święta Maria Magdalena, której kult związany jest z naszym miastem od 400 lat, czyli od objawień, które miały miejsce. Reżyser Wiesław Paluch i Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada z honorowymi tytułami. Fotograf Partyzantów to film dokumentalny, nakręcony w 2010 roku, prezentowany również w TVP Historia. Jeszcze do końca tygodnia można wykonać bezpłatnie cytologię w biłgorajskim szpitalu. Niepotrzebne jest żadne skierowanie, wystarczy telefon, umówienie się ze mną na tą cytologię. Tragiczne zdarzenie w biłgorajskim szpitalu. Pomimo podjętej reanimacji ten mężczyzna zmarł. Wielki remont w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących, a rok szkolny tuż, tuż. Z jednej strony jest to przebudowa już w środku budynku, powstanie nowych pracowni, ale też związane z tym, też będzie z tym dostawa sprzętu. Młodzieżowy Dom Kultury ogłosił termin zapisów na nowy rok szkolny. Będziemy mieć nowe grupy, ciekawe, jedna z nich to grupa rękodzieła artystycznego. Klub Seniora Złoty Wiek przygotowuje się do obchodów dziesięciolecia. To jest cudowna sprawa, żeby się oderwać od codziennych obowiązków, spotkać się z przyjaciółmi, pogadać, pośmiać się. Za tydzień dożynki powiatowe. Chcemy, żeby to wydarzenie z jednej strony było takim wyrazem wdzięczności Bogu i ludziom, a z drugiej strony okazją do spotkań rodzinnych, przyjacielskich i wspólnej zabawy. Czy Biłgoraj wzorem wielu innych miast będzie miał swojego patrona? I kto miałby nim zostać? Z takim wnioskiem podczas obrad wystąpił jeden z radnych. Być może już na przyszłą sesję Rady Miasta zostanie przygotowana uchwała w tej sprawie. Z taką propozycją podczas sesji Rady Miasta wystąpił radny Mirosław Lipiński. W związku z tym, że przypada setna rocznica odzyskania niepodległości ze względu na jej historyczne i społeczne znaczenie, proponuję, by również Biłgoraj wpisał się w obchody tego wydarzenia, mówił w interpelacji radny Lipiński. To doskonała okazja, aby zrobić coś wielkiego. Myślę tutaj o dołączeniu Biłgoraja do grona takich miast jak Zamość, Lublin, Warszawa, Kraków, a nawet stolice państw sąsiednich, Berlin czy Paryż. Wymienione miasta łączy fakt, że mają one swoich patronów. W przypadku Zamościa jest to święty Tomasz Apostoł, w przypadku Lublina święty Antoni Padewski, w przypadku Warszawy jest to błogosławiony Władysław Zgielniowa, w przypadku Krakowa jest to święty Florian, święty Mikołaj jest patronem Berlina i Moskwy. Uważam, że naturalnym kandydatem dla miasta Biłgoraja jest święta Maria Magdalena, której kult związany jest z naszym miastem od 400 lat, czyli od objawień, które miały miejsce. Początek kultu świętej Marii Magdaleny sięga 1603 roku. 8 młodych pastuszków w miejscowości Sól miało usłyszeć 2 dzwony bijące w głębi lasu i ukazała się im postać świętej Marii Magdaleny. Objawienia te powtórzyły się w roku 1615, a w 1644 do Puszczy Solskiej drugi ordynat Tomasz Zamojski sprowadził franciszkanów z Zamościa. Wzniesiono tu drewniany klasztor i kościół oraz utworzono parafię. Za przyczyną świętej Marii Magdaleny miało nastąpić wiele cudów opisanych w kaplicy obok kościoła. 2 lata temu kościół w Puszczy Solskiej otrzymał rangę sanktuarium. Ważnym jest różny fakt, o którym należy wspomnieć, że kościół parafialny świętej Marii Magdaleny zbudowany został w 1928 roku jako wotum, zbudowany przez mieszkańców miasta Biłgoraja jako wotum za odzyskaną wolność. Wnoszę o przygotowanie na najbliższą sesję Rady Miasta stosownej uchwały, byśmy mogli jeszcze w tej kadencji Rady dołączyć do prestiżowego grona miast posiadających swojego patrona. O ustanowienie Marii Magdaleny patronką miasta zwracał się również w czerwcu tego roku do Rady Miasta i burmistrza Stanisław Schodziński, wiceprzewodniczący Rady Diecezjalnej Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. To dopiero pierwsze pomysły i propozycje odnośnie wybrania patrona dla Biłgoraja, a teraz już o konkretnych decyzjach. Rada Miasta przyznała kolejne tytuły honorowe. Tym razem otrzymali je reżyser Wiesław Paluch i Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada. Wiesław Paluch to rodowity biłgorajanin. Jest reżyserem, scenarzystą, producentem filmów fabularnych i dokumentalnych, autorem kilkudziesięciu reportaży dla Telewizji Polskiej, a za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany na festiwalach filmowych. Jest też członkiem m.in. Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Dzięki jego dziełom o Biłgoraju było głośno w Polsce i za granicą. Kinomani doskonale pamiętają film Motura, dzięki dokumentowi Chłopcy z lasu przywrócona została pamięć o bohaterach bitwy pod Osuchami. Kolejne z jego ważnych dzieł to Fotograf partyzantów. Fotograf partyzantów to film dokumentalny, nakręcony w 2010 roku, prezentowany również w TVP Historia. Bohaterem filmu jest Edward Buczek, który w czasie II wojny miał zakład fotograficzny w Biłgoraju. Jednocześnie był zaprzysiężonym fotoreporterem partyzanckim na terenie biłgorajskiego obwodu AK. W tajemnicy jeździł i fotografował działalność oddziałów partyzanckich Puszczy Solskiej. Są to najlepsze zdjęcia zrobione partyzantom podczas II wojny światowej na terenie Polski. O Edwardzie Buczku opowiada jego córka Barbara Buczek-Płachtowa, a fotografie tworzą doskonałą dokumentację walki powstańczej. Biorąc pod uwagę wkład reżysera w promocję regionu, w utrwalanie rozmów z partyzantami, świadkami wydarzeń II wojny światowej na ziemi biłgorajskiej, nadanie honorowego tytułu Wiesławowi Paluchowi jest jak najbardziej uzasadnione, mówił podczas sesji burmistrz Janusz Rosłan. Żaden z radnych nie miał odmiennego głosu na ten temat. Wątpliwości pojawiły się za to, kiedy przedstawiono wniosek dotyczący nadania tytułu spółdzielni mieszkaniowej Łada. Spółdzielnia powstała 60 lat temu, a w 1961 roku wybudowano pierwszy budynek przy Ogrodowej 3, a potem kolejny przy Nadstawnej 7. Obecnie aż 18% zameldowanych mieszkańców Biłgoraja to lokatorzy spółdzielni. Gdyby nie spółdzielnia mieszkaniowa Łada, to z całą pewnością rozwój Biłgoraja nie byłby tak dynamiczny. Bez osób zamieszkujących w budynkach spółdzielczych nie rozwijałyby się w takim tempie przemysł, szkolnictwo, usługi, drobna wytwórczość, handel, a więc wszystko to, co stanowi o pozycji Biłgoraja w województwie i kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że spółdzielnia przywiązuje coraz większą wagę do poprawy estetyki swoich obiektów, podnosi standard mieszkań, troszczy się o zieleń, place zabaw, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz poprawy wyglądu naszego miasta. Wątpliwości odnośnie uzasadnienia zgłaszał radny Andrzej Łęcki. Dla mnie tytuł honorowy obywatel czy zasłużony dla Biłgoraja to jest tytuł prestiżowy, mówił. Tak się zastanawiam, że i czytam w uzasadnieniu, że wymienili kotłownie węglowe albo że zamontowali wodomierze. No to rzeczywiście to jest spora zasługa. Ja proponuję na następną sesję przygotować uchwałę o mieszkańcach domków jednorodzinnych, którzy też zrobili termomodernizację budynków mieszkalnych, też wymienili jeszcze po części kotłownie węglowe i co 5 lat wymieniają im wodomierze. Szanowni Państwo, no po prostu tak spółdzielnia działa, no to, że wynajmuje, bo ma pomieszczenia dla innych instytucji, no bo ma pomieszczenia, to wynajmuje, jakby się ktoś inny tak nazywał, a że spółdzielnie powstawały praktycznie w każdym miejscu, to to jest. I rozumiem, że polityka polityką, ale dla mnie tytuł zasłużonego i tytuł honorowego to jest coś, co jest prestiżowe, bo czasami przekraczamy, tak uważam, granicę śmieszności. Burmistrz Janusz Rosłan odpowiadał. Przyjmuję krytykę i w takim razie proponuję wykreślić z uzasadnienia ten fragment, ten akapit dotyczący liczników ciepła i tych cytowanych przez pana Andrzeja Łęckiego. Uzasadnienia odnośnie spółdzielni bronił też wiceprzewodniczący Rady Miasta Mirosław Tujak. Chodzi tutaj, ażeby docenić firmę, która w jakiś sposób przyczynia się do rozwoju miasta i dla mieszkańców miasta jest jakimś synonimem rozwoju. Podobnie było, kiedy honorowaliśmy Polskonę, Ambrę, Black Red White. Czy wtedy należało się dopatrywać różnych podtekstów? Podejmując taką uchwałę, informujemy mieszkańców i firmy inne, że jest taka możliwość, że można wyjątkowo docenić działający zakład pracy na terenie miasta, nadać mu tytuł, który nie daje mu żadnego splendoru poza tym, że jest tytularnie uhonorowany. Ostatecznie radni przy 2 głosach wstrzymujących się zadecydowali o przyznaniu tytułu zasłużony dla miasta Biłgoraj spółdzielni mieszkaniowej Łada. Wszyscy radni byli zgodni co do uhonorowania Wiesława Palucha. Jeszcze krótka informacja z ostatniej sesji, tym razem dotycząca finansów, a dokładnie sprawozdania z wykonania budżetu w pierwszym półroczu tego roku. W pierwszym półroczu 2018 dochody z budżetu miasta zostały wykonane w 51%,
a zadłużenie wyniosło 17 700 000 zł. Nie było konieczności zaciągania kolejnego kredytu. Na bieżąco płacimy wszystkie zobowiązania, zachowując płynność finansową, mówił podczas sesji Rady Miasta skarbnik Roman Żuk. Jeżeli chodzi o wydatki, to wydatki są zrealizowane w 41%, wydatki bieżące około 48%, natomiast wydatki majątkowe 12%. W roku 2017 wykonanie na półrocze wydatków majątkowych to było niecałe 7%, natomiast mając na uwadze to, że tę specyfikę, czyli te wszystkie duże zadania również płacone, wykonywane są w okresie letnim, płacone są pod koniec roku, tutaj nie widzimy jakiegoś zagrożenia. Też mówiliśmy, widzieliśmy już na półrocze 11 listopada, wiemy, że nie wykonamy dzisiaj, prawda, to zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok następny. Pozostałe zadania inwestycyjne, które zostały w informacji szczegółowo Państwu wymienione, również zostaną wykonane. W zasadzie mamy podpisane umowy już na wszystkie zadania. W pierwszym półroczu tego roku udało się osiągnąć nadwyżkę w budżecie, która wyniosła 6 600 000 zł. Jeszcze przez tydzień, do końca sierpnia, będzie można wykonać bezpłatną cytologię w biłgorajskim szpitalu. Program trwa od połowy lipca, a my sprawdzaliśmy, czy panie chętnie korzystają z badania, które ratuje życie. Badania cieszą się naprawdę dużą popularnością. Kobiety korzystają z takiej możliwości bardzo chętnie. Ta cytologia płynna była, tak jak mówiłam, bardzo króciutko tutaj jak gdyby u nas realizowana, ale cieszyła się bardzo wielkim zainteresowaniem. Myślę, że i media troszeczkę pomogły tutaj, no i może koleżanka, koleżance gdzieś tam przekazywały. W każdym razie jak normalnie w ciągu miesiąca cytologii miałam 30-40, więc w tej chwili w ciągu miesiąca mam już 150 cytologii płynnych pobranych. Przypominamy, że populacyjny program profilaktyki raka szyjki macicy w tym roku w biłgorajskim szpitalu jest realizowany od połowy lipca do końca sierpnia. Dzięki temu każda kobieta w wieku od 25 do 59 lat może bezpłatnie zrobić cytologię płynną, jeśli w ostatnich 3 latach nie wykonywała jej w ramach tego programu. Do tego programu mogą zgłaszać się wszystkie pacjentki, które spełniają te warunki. Niepotrzebne jest żadne skierowanie, wystarczy telefon, umówienie się ze mną na tą cytologię. W tym roku z możliwości badania profilaktycznego, które wielu kobietom uratowało życie, zdecydowało się skorzystać wiele pań, co świadczy o tym, że kampania promocyjna dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy odnosi coraz lepszy skutek, a kobiety coraz chętniej i bardziej świadomie dbają o swoje zdrowie. Wzrasta świadomość wśród kobiet, zwłaszcza wśród młodych kobiet. Na pewno oglądają telewizję, czytają, ta wiedza jest dużo, dużo większa i z każdym rokiem tych cytologii jest więcej. To widać zresztą po ilości pacjentek przychodzących do poradni. Mówię, niekoniecznie te pacjentki będą w programie profilaktyki, ale chodzi o to, żeby tą cytologię miały wykonaną. Czy to poza programem profilaktyki, czy w gabinecie prawnym, to już nie ma znaczenia, gdzie one tą cytologię zrobią. Ważne, żeby zrobiły. Bezpłatną cytologię w poradni biłgorajskiego szpitala będzie można jeszcze wykonać do końca przyszłego tygodnia. Można zadzwonić jak najbardziej do poradni kobiecej. Numer telefonu jest, myślę, że w każdym internecie jest podany. Także jak najbardziej można zadzwonić. Ja umawiam się z pacjentkami indywidualnie, tak żeby nie musiały czekać tutaj w kolejce. Także nie ma kolejek, nie ma problemu z zarejestrowaniem się, nie ma problemu z dostępem do wykonania tej cytologii. Zachęcam jak najbardziej, jeżeli któraś z pań jeszcze nie skorzystała, a spełnia te warunki, zapraszam do pobrania tej cytologii. Elżbieta Lekan mówi również, to najskuteczniejsza metoda wykrywania wszelkich nieprawidłowości szyjki macicy. To jedyne tego typu badanie, bezbolesne, krótkie i bezinwazyjne. Im wcześniej wykryte jakiekolwiek zmiany na szyjce macicy, są w 100% wyleczalne, a tutaj no, bardzo wielką rolę odgrywa czas. Także im szybciej zgłosimy się, tym lepiej. Tym bardziej, że nowotwór szyjki macicy rozwija się długo i bezobjawowo. Nie daje żadnych objawów. Niejednokrotnie panie mówią, bo nic mi nie dolega. Nic nie będzie dolegać. Wtedy, kiedy już pojawią się jakiekolwiek objawy, niejednokrotnie jest już za późno na leczenie. Rak szyjki macicy to nowotwór, który jest w pełni uleczalny. Jednak aby tak się stało, konieczna jest profilaktyka i wczesne wykrycie zmian. Taką szansę daje właśnie cytologia. W tym tygodniu w szpitalu doszło do tragicznego wydarzenia. Pacjent wypadł bądź wyskoczył z 3. piętra. Sprawę bada prokuratura, a szpital nie udziela informacji na ten temat do czasu zakończenia czynności śledczych. W
czwartek rano jeden z pacjentów biłgorajskiego szpitala wyskoczył bądź wypadł z okna budynku na trzecim piętrze, gdzie mieści się oddział wewnętrzny. Dzisiaj około godziny 7 rano na stanowisko dowodzenia biłgorajskiej komendy otrzymaliśmy informację, z której wynikało, że 43-letni pacjent tej placówki wyskoczył z okna budynku znajdującego się na trzecim piętrze. Pomimo podjętej reanimacji ten mężczyzna zmarł. Jak ustalili policjanci, jest to mieszkaniec naszego powiatu. Obecnie trwają czynności, które mają dokładnie wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących realizowana jest największa inwestycja w historii szkoły. Pierwsze efekty mają być widoczne już na początek nowego roku szkolnego. Sprawdzaliśmy, co zastaną uczniowie, kiedy wrócą na ulicę Przemysłową 1 września. To nie jest budowa nowej szkoły w Biłgoraju. To tylko generalny remont w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, a raczej generalna przebudowa. Cały kompleks szkolny od budynku głównego poprzez internat, warsztaty, kuchnie, pracownie zawodowe przypomina obecnie plac budowy, a to jeszcze nie wszystko, bo zgodnie z planem już niedługo ruszy stawianie kilkunastometrowego łącznika pomiędzy budynkami. Jest to ogromna inwestycja. Koszt całej inwestycji to jest ponad kilkanaście milionów złotych, ponad 11 milionów. To jest projektów unijnych, też dzięki zabiegom organu prowadzącego, czyli starostwa powiatowego. No, remont obejmuje termomodernizację szkoły, wszystkich trzech budynków szkoły, czyli budynku głównego, dydaktycznego, budynku warsztatu i budynku internatu. Tutaj właśnie widzimy, że jest już nałożona struktura, jest ocieplenie i w ten sposób będą termomodernizowane wszystkie trzy budynki. Oprócz tego jeszcze w ramach tego projektu jest wymieniona instalacja elektryczna, będziemy mieli instalację nowoczesną, instalację fotowoltaiczną, która też tutaj będzie obsługiwała szkołę. Nowy rok szkolny przywita uczniów zupełnie nowymi warsztatami. To miejsce przejdzie gruntowny remont i zostanie wyposażone w nowe sprzęty. Z jednej strony jest to przebudowa już w środku budynku, powstanie nowych pracowni, ale też związane z, też będzie z tym dostawa sprzętu, czyli będziemy dysponowali już nowoczesnymi tokarkami, frezarkami numerycznymi. To wszystko ma służyć właśnie naszym uczniom i jak najlepszej pracy szkoły, uczniom, nauczycielom. Nie tylko wnętrze Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących będzie wyglądało od nowego roku szkolnego zupełnie inaczej. Również na zewnątrz budynek całkowicie zmieni oblicze. Sama termomodernizacja polepszy warunki tutaj ogrzewania budynków, będzie cieplej i będzie też ekonomicznie. A więc jest to zgadzam się z tym, jest to ogromny remont, ale bardzo się cieszę, że właśnie to nasza szkoła będzie właśnie beneficjentem tych środków unijnych i beneficjentem tej inwestycji. Prace na zewnątrz potrwają do grudnia, ale uczniowie wracają do szkoły już 3 września. Co zastaną po wakacjach? Będą przygotowane sale lekcyjne, będą przygotowane korytarze. Natomiast prace związane tutaj na zewnątrz, prace związane z termomodernizacją budynku będą prowadzone już do grudnia. Tutaj też dostawy sprzętu na warsztaty szkolne będą planowane są we wrześniu. Wtedy też zostaną oddane już tutaj do użytku te dwie sale warsztatowe, które też w tej chwili są wylewane tam posadzki. Całkowity koszt prac w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących wyniesie ponad 11 milionów złotych, a 70% środków pochodzi z programów Unii Europejskiej. Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza 11 września na akcję rekrutacyjną, a Zespół Szkół Specjalnych od nowego roku szkolnego będzie miał rekordową liczbę podopiecznych. Na razie w obu placówkach trwają jeszcze remonty. Sala taneczna z nowym parkietem, odnowione plastyczne, korytarze i toalety. Cały budynek, gdzie mieści się Młodzieżowy Dom Kultury i Zespół Szkół Specjalnych, przechodzi w czasie wakacji gruntowny remont. Skuwane są ściany i sufity, wymieniono kable oświetleniowe i rury kanalizacyjne, a to tylko w środku budynku. Na zewnątrz docieplanie i nowa elewacja. Zakończył się rok szkolny, uczniowie poszli na wakacje, nauczyciele również, natomiast w szkole rozpoczęły się remonty.
zaczęliśmy jak najszybciej tutaj wszystko to, co jest niezbędne do zrobienia w środku, a więc wymiana elektryki, hydrauliki, prace na zewnątrz, czyli termomodernizacja całego budynku będą trwały jeszcze do 15 listopada, natomiast tutaj wewnątrz jesteśmy prawie gotowi. Zespół szkół specjalnych musi być gotowy na rozpoczęcie roku szkolnego, dlatego te sale czekają już jedynie na porządne sprzątanie. O wiele więcej pracy przed Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie do końca remontu jeszcze trochę. Nowa elewacja będzie bardzo, bardzo pięknie. Na razie mamy troszeczkę uciążliwość, dlatego że wiadomo, każdy remont to jest masę porządków przygotowywania sal przed rokiem szkolnym i w związku z obawą, czy rozpoczniemy w terminie, sprężamy nasze siły i działania, żeby wszystko było gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapisy na nowy rok szkolny częściowo z powodu remontu Młodzieżowy Dom Kultury wyznaczył na 11 września w godzinach od 15 do 18. Tego dnia odbędzie się pierwsza po wakacjach akcja rekrutacyjna, a rodzice będą mogli zapisywać dzieci na wybrane zajęcia. Tych w ofercie MDK-u jest naprawdę sporo. Znajdą się w niej nowe propozycje. Będziemy mieć nowe grupy, ciekawe. Jedna z nich to grupa rękodzieła artystycznego. Druga grupa to jest wokal taki połączony z zaśpiewem tradycyjnym i ludowym. Ciekawe zajęcia. Zapraszamy wszystkich, bo ilość miejsc na poszczególnych grupach będzie ograniczona. Zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury cieszą się bardzo dużą popularnością. Co roku korzysta z nich kilkaset dzieci. W nowym roku szkolnym będą aż 44 grupy, niektóre 12-osobowe, a inne, zazwyczaj taneczne, liczą około 30 osób. Chętnych do uczestnictwa w zajęciach MDK-u nigdy nie brakuje, a z naboru na nowy rok szkolny zadowolona jest również dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Marzena Kopacz. Od września rozpocznie w nim naukę 50 wychowanków. Mieliśmy bardzo korzystną rekrutację. W tym roku mamy dodatkowy oddział klasy pierwszej szkoły podstawowej. Klasa piąta w szkole podstawowej również nam się zebrała i dodatkowa klasa pierwsza w szkole przysposabiającej do pracy. Także część uczniów odeszło, skończyło naszą szkołę, natomiast 17 uczniów przychodzi nowych. Zatrudniani są nowi nauczyciele, także dobrze się złożyło, ponieważ mamy też troszeczkę pozyskanych nowych pomieszczeń. Ufam, że się pomieścimy. No i jesteśmy, no mam nadzieję, że będziemy gotowi na 3 września. Później, bo w połowie listopada mają być ukończone prace na zewnątrz budynku. 1 września w przyszłą sobotę minie 79 lat od wybuchu II wojny światowej, największej w dziejach. Już dziś przypominamy o tej rocznicy i o uroczystościach, które z tej okazji odbędą się w naszym mieście. Uroczystości rozpoczną się w sobotę, 1 września o godzinie 17:45 z biurką pocztów sztandarowych, delegacji uczestników uroczystości przed Kościołem Trójcy Świętej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju. O godzinie 18:00 rozpocznie się msza święta w intencji ofiar II wojny światowej, a po mszy przemarsz z Biłgorajską Orkiestrą Dętą imienia Czesława Nizio przed Pomnik Wdzięczności. Tam zaplanowano również okolicznościowe wystąpienie, złożenie kwiatów oraz występ Orkiestry Dętej. Druga wojna światowa była prawdziwą zagładą dla miasta. W 1939 Biłgoraj był dwukrotnie bombardowany 8 i 14 września, a jego drewniana zabudowa spłonęła wskutek ogromnego pożaru wywołanego przez niemieckich dywersantów. Efektem walk było całkowite zrujnowanie miasta. Zniszczono około 80% zabudowy. W śródmieściu ocalały tylko kościoły i to częściowo oraz kilka murowanych budynków. Klub seniora Złoty Wiek zaprasza wszystkich na okrągły jubileusz. Seniorzy będą go świętować w przyszłą niedzielę w Biłgorajskim Centrum Kultury. Przy okazji zachęcają nie tylko do wzięcia udziału w tej imprezie, ale również do wstąpienia w szeregi klubu. Złoty Wiek działa od początku przy Biłgorajskim Centrum Kultury. Jego duszą i liderem jest Zdzisław Jurak, jeszcze do niedawna grający melodię do każdego niemal występu seniorów z klubu. Obecnie stara się trzymać nieco w cieniu, ale i tak pozostał głównodowodzącym. Obecnie klub oficjalnie liczy 18 członków, 8 mężczyzn i 11 kobiet. Ludzie o różnych profesjach i zainteresowaniach, których łączy przede wszystkim wspólna pasja do śpiewania.
Odpowiada mi to. W lecie jest mniej czasu, ale w zimie to jest cudowna sprawa, żeby się oderwać od codziennych obowiązków, spotkać się z przyjaciółmi, pogadać, pośmiać się, pośpiewać. A głos można sobie wyrobić w trakcie śpiewania. Wiem to z własnego doświadczenia. Także jest to bardzo sympatyczne. Zapraszam. Kto tylko może, zapraszamy, żeby powiększyć grono naszych. Właśnie śpiewaniem seniorzy z klubu Złoty Wiek zajmują się najczęściej. W repertuarze mają utwory rozrywkowe z lat 60. i 70., a także ówczesne przeboje. Podczas różnych uroczystości w ich wykonaniu można usłyszeć także piosenki religijne, wojskowe, patriotyczne i okolicznościowe. Seniorzy biorą udział na przykład w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Starym, Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów w Zamościu, Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów w Puławach, a tradycją klubu stały się też styczniowe koncerty w kościele w Kraśniku Starym z okazji przeglądu kolęd. Obok wyjazdowych występów Klub Seniora Złoty Wiek jest również organizatorem biłgorajskich podwieczorków artystycznych, podczas których koncertuje wspólnie z innymi grupami. No także wszystkich chętnie zapraszamy, nie tylko na dziesięciolecie, bo następne to nie wiadomo jaki będzie krótszy chyba jubileusz, bo nie wiem czy my doczekamy jeszcze 10 lat do następnego jubileuszu. 10 lat Klub Seniora będzie oficjalnie świętował 26 sierpnia w niedzielę. Z tej okazji w Biłgorajskim Centrum Kultury odbędzie się jubileuszowy koncert, na który seniorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych. Żeby uświetnić naszą uroczystość, zaprosiliśmy jeszcze gości oraz inne zespoły seniorskie, które uświetnią naszą uroczystość, żeby było nam weselej. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Biłgoraja do ogólnego świętowania naszego jubileuszu. Serdecznie zapraszamy. Początek koncertu o godzinie 15:00. Jubileusz Klubu Seniora już jutro w niedzielę, a za tydzień, czyli 2 września, odbędą się dożynki powiatowe, na które już teraz zaprasza starosta biłgorajski Kazimierz Paterak. Gospodarzem tegorocznych dożynek Wielkiego Święta Plonów będzie gmina Księżpol. Organizujemy wspólnie z gminą Księżpol dożynki gminno-powiatowe w Księżpolu w niedzielę 2 września. Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 13:00 mszą świętą. Następnie będą imprezy towarzyszące temu wydarzeniu. Chcemy, żeby to wydarzenie z jednej strony było takim wyrazem wdzięczności Bogu i ludziom, a z drugiej strony okazją do spotkań rodzinnych, przyjacielskich i wspólnej zabawy. Po mszy świętej i części oficjalnej rozpocznie się część artystyczna, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Efekt. Serdecznie zapraszam w imieniu własnym zarządu i rady powiatu, jak również wójta gminy Księżpol, mieszkańców Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego na tą uroczystość, która, jak już mówiłem, odbędzie się 2 września w Księżpolu o godzinie 13:00. Klub Seniora Złoty Wiek, działający przy Biłgorajskim Centrum Kultury, obchodzi dziesięciolecie działalności klubu. Impreza z tej okazji odbędzie się 26 sierpnia o godzinie 15:00 w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Wstęp bezpłatny, zapraszamy wszystkie chętne osoby. Grupa folklorystyczna Pokolenia, działająca przy Biłgorajskim Centrum Kultury, zaprasza osoby dorosłe do wstąpienia w jej szeregi. Pokolenie oferują m.in. naukę od podstaw tańca podczas bezpłatnych zajęć, a instruktorem grupy jest, przypominamy, Anna Iskra. Przyjdź, zobacz, zdecyduj. Start 5 września w sali tanecznej Biłgorajskiego Centrum Kultury na 2 piętrze o godzinie 18:00. Koniec informatora kulturalnego, koniec wieści biłgorajskich, za chwilę jeszcze krótkie informacje sportowe. Wyciągnięte z archiwum, a po nim zapraszam na retransmisję obrad sesji Rady Miasta. Miłego weekendu życzę, do zobaczenia.